Halo, halo, oto ja, Agata. Witam Cię serdecznie i zapraszam do tego, byś otworzył razem ze mną Pismo Święte i przez chwileczkę skupił się na tych słowach, które Duch do nas chce powiedzieć. Kontynuujemy 6 rozdział Ewangelii Jana. Jezus jest chlebem, Jezus jest życiem. To On jest naszym zmartwychwstaniem, to w Nim jest wszystko, czego potrzebujemy. On jest naszą wiecznością, On jest naszą doskonałością. Relacja z Nim jest najlepszym, co może nas spotkać. 6 rozdział, 35 werset dzisiaj przestudujemy. I odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Jezus się odwołuje tutaj do takich dwóch największych potrzeb człowieka, może oprócz oddychania, jedzenie i picie. Potrzebujemy jeść, potrzebujemy pić, bo inaczej umieramy. Czyli są to życiowe potrzeby, nasze ciała są tak skonstruowane, że muszą przyjmować pokarm i przyjmować jakiś napój po to, żeby móc przeżyć, żeby przetrwać. I Jezus odwołuje się do tego, co dobrze znamy z autopsji, żeby zobrazować, że prawdziwe życie jest w Bogu, prawdziwe życie jest duchowe, nie ma nic wspólnego z materialnymi rzeczami, które są wokół nas. Ta materia, chociaż my jej się kurczowo trzymamy, bo to jest jedyne, co znamy, jest stworzona Słowem Boga i ona przeminie. Być może przyjmie inną formę, ale to wszystko jest w ręku Boga i to Bóg będzie decydował, jak to będzie wyglądało. Jest powiedziane, że On zwinie niebiosa i zwinie ziemię, że to wszystko zostanie przekształcone, więc jakby nie możemy się tego trzymać, bo to jest chwilowe. I zresztą wiemy sami, że wszystko, co materialne, może zginąć, złamać się, zepsuć, zgnić. Raz jest, raz tego nie ma. I Jezus mówi o tym, że On jest źródłem prawdziwego pokarmu. Że Jego osoba jest tak zaspokajająca, że jeżeli ktoś do Niego przychodzi, nigdy nie będzie głodny, nie będzie spragniony. I tu nie chodzi o potrzeby fizyczne, tylko chodzi o potrzeby duchowe, ale które się również przekładają potem na fizyczne, ponieważ jeżeli my żyjemy według ducha, to Bóg prowadzi nas do pewnych zmian, które czynimy w swoim otoczeniu. Również to oddziałuje na nasze ciało, na naszą psychikę, na naszą duszę. Ale zaczyna się to wszystko od ducha. Ten świat został stworzony Słowem Boga. Boga, który był duchem. I od ducha się wszystko zaczęło, a materia była później. I taka sama kolejność jest teraz. Najpierw Bóg dokonuje czegoś w duchu, dlatego nasze zbawienie jest duchowe, wewnętrzne, a potem się przekształca cała rzeczywistość wokół nas, ta materialna również. Jezus kieruje uwagę naszą na pokarm, który nie zginie, nie zgnije, nie zaszkodzi nam. Jeśli ktoś jest głodny, niech przyjdzie do Jezusa, a nie będzie głodny. Kto będzie wierzył w Jezusa, nie będzie odczuwał pragnienia. Nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. To jest niesamowita obietnica, słuchajcie. Bo nawet jako chrześcijanie mamy takie tendencje, żeby się porównywać, albo porównywać z innymi, albo porównywać przeszłość do teraźniejszości. Kiedyś to było inaczej, albo w moim życiu było kiedyś inaczej, albo ktoś inny ma lepiej. No teraz w ogóle świat social mediów nas jeszcze bardziej pod tym względem, że tak powiem, pobudził, że cały czas widzimy, jak inni żyją, co oni robią, jak mówią, co jedzą, gdzie jeżdżą, co kupują. Jest tego więcej. To już nie są tylko najbliżsi sąsiedzi, to nie jest tylko rodzina, ale po prostu wiemy, co w Ameryce się dzieje, co w Australii się dzieje. Wiecie, po prostu obłęd. Jakby ilość bodźców, informacji jest tak wielka, że my możemy być cały czas jakby kierowani w taką stronę: zobacz, zobacz, ile jest tutaj niesamowitych rzeczy na tym świecie. A ty tego nie masz, a ty tego nie doświadczasz. I co z tobą? Co jest z twoim życiem? Coś jest nie tak. Taki jest przekaz. Więc takie cały czas takie poganianie, takie podbijanie atmosfery, nakręcanie nas, żebyśmy coś kupili, żebyśmy coś pojechali gdzieś.
coś zrobili, bo przecież inni to wszystko robią i kupują, a my co? Jezus żył w innych czasach, ale wtedy również ten akcent na materię był bardzo mocny. I bo to jest naturalne, że człowiek, który jest cielesny, skupia się tylko na tym, co jest cielesne, co można dotknąć. I teraz Jezus przychodzi z nieba i mówi o rzeczywistości duchowej, ponieważ to jest rzeczywistość, w której my będziemy żyli przez całą wieczność. Będziemy żyć z ducha, przez Boże Słowo, przez Jego obecność w naszym życiu. Nie ma życia wiecznego bez Boga, ponieważ Bóg jest źródłem życia. Diabeł nie ma życia w sobie. Wiemy również, że szatan skończy w jeziorze ognia, czyli zostanie unicestwiony, bo sam w sobie nie ma życia. Tak więc życie wieczne łączy się z naszym Bogiem. To On daje prawdziwe życie. On daje to życie, które trwa, które się rozwija, które kwitnie. I jeżeli chcemy żyć, jeżeli chcemy prawdziwie żyć tutaj i chcemy żyć przez całą wieczność, to źródłem tego życia jest Jezus. Tylko Jezus. I ludzie, wiecie, próbują na całym świecie, w różnych religiach, jakichś duchowych praktyk, gdzieś tam sięgają do podświadomości, lewitują, inne rzeczy robią. Ale wiem, że są pewne sfery tej rzeczywistości duchowej, albo Boże, albo przeciwne Bogu. I często sięgają do tych przeciwnych Bogu, ponieważ nie znają naszego Boga, albo odrzucają Go. Jedyne, czego chcą, to doświadczać duchowych rzeczy, ponieważ to jest intrygujące. To jest taka jeszcze jedna fanaberia. Jak już znudzimy się rzeczami materialnymi, to można sięgnąć po te duchowe. I one są też ekscytujące. To jest jakby kolejny wymiar, którego możemy doświadczać. No ale my jako chrześcijanie wiemy, że duchowość, która jest zdrowa, która prowadzi do życia, jest w naszym Bogu, który posłał Jezusa Chrystusa tutaj na tą ziemię. I jakakolwiek duchowość, która jest obok, niekoniecznie przeciwna, ale jakaś obok. To nie jest życie, które pochodzi od Boga. I dlatego te źródło różnych duchowości innych jest fałszywe. Tak więc, kochani, przychodźmy do Jezusa. Jeżeli mamy problemy, jeżeli nam czegoś brakuje, jeżeli coś nas zasysa od wewnątrz, że coś jest nie tak, przyjdźmy do Jezusa. Bądźmy blisko Niego. Słuchajmy Jego słów. Bądźmy w relacji z Nim. Niech On do nas mówi. Niech On nas prowadzi. I wtedy nasze życie będzie zaspokojone. Także nie będziesz miał tego głodu, nie będzie cię zasysało. Oczywiście będziesz potrzebował dalej różnych rzeczy materialnych, żeby przetrwać, ale tu chodzi o to zaspokojenie serca i duszy. Ta wewnętrzna pustka, która w nas jest, ona może być tylko przez Boga uzupełniona. I dlatego relacja z naszym Bogiem, relacja z Jezusem jest podstawą wszystkiego, co Bóg robi. Dziękujemy, Tato, że możemy mieć z Tobą relację, że możemy przychodzić do Ciebie, że przez Jezusa Chrystusa mamy przystęp, że chociaż byliśmy grzeszni, to mogliśmy zostawić to stare życie i dostać nowe od Ciebie. Że Ty jesteś teraz naszym życiem, Ty jesteś zmartwychwstaniem, Ty jesteś dla nas życiem, które w nas jest wpompowywane każdego dnia. Dziękujemy Ci za Twoje prowadzenie i za Twoją dobroć. I wywyższamy Twoje imię dzisiaj. Chcemy skupiać się na Tobie. Chcemy skupiać się na słowach, które wypowiadasz do nas. Chcemy pogłębiać relacje, pogłębiać wiarę w Ciebie. Wiarę w Syna Bożego. Dziękujemy Ci, że jest to dostępne dla nas, że dałeś nam słowo, przez które poznajemy Ciebie coraz lepiej i zbliżamy się do Ciebie. Dawaj nam siły dzisiaj, byśmy wypełniali Twoją wolę, żebyśmy słyszeli dobrze Twój głos, dali się kierować. Byśmy nie dali się zepchnąć przez to światowe myślenie, że tu i teraz szybko korzystaj, a to wszystko, co jest wokół, nie syci. I nawet jeżeli będziemy dążyć, to się nie nakarmimy. Tobie niech będzie chwała za wszystko. Modlę się o to. Amen. Amen. Chciałabym usłyszeć od Was, w jaki sposób Jezus i relacja z Nim Was zaspokaja. W jaki sposób czujecie, że Bóg jest Waszym pokarmem i Waszym napojem. Wpompowuje życie w Was. Te składniki odżywcze, także możecie iść do przodu. Proszę, napiszcie w komentarzu. Wymieńmy się swoimi doświadczeniami, tak żeby Wasze słowa były zbudowaniem też dla innych ludzi. Błogosławię Was z całego serca i do jutra.